Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie przyjrzymy się spółce Cyfrowy Polsat. Sprawdzimy, czym ta spółka się zajmuje, na czym zarabia, jakie ma perspektywy na przyszłość. Sprawdzimy sobie wyniki finansowe i zrobimy krótki DCF. A na koniec podzielę się z Wami moją opinią na temat tej spółki i jakie mam co do niej plany. Na koniec pokażę Wam również, co robią insiderzy. Bardzo ciekawa sprawa, także zaczynamy! Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy oglądają te filmy, zostawiają komentarze, wszystkim subskrybentom. Ten film jest właśnie odpowiedzią na jeden z komentarzy. Paweł prosił o analizę Cyfrowego Polsatu, także pozdrawiam Pawła i zachęcam do zostawiania większej ilości komentarzy. Ja będę starał się na wszystkie odpowiadać i w razie, gdy znajdę jakąś ciekawą spółkę w tych komentarzach, na pewno zrobię na jej temat film. Także teraz bez zbędnej zwłoki zapraszam do oglądania. Inwestowanie w pojedyncze spółki na giełdzie zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem, dlatego decyzje inwestycyjne należy podejmować samemu na podstawie własnych analiz i analizę należy zazwyczaj zacząć od tego, żeby zrozumieć, czym się spółka tak naprawdę zajmuje. No i myślę, że Polsatu nie trzeba nikomu przedstawiać, ale już grupę Polsat myślę, że należałoby, bo tak naprawdę w grupę Polsat wliczamy też na przykład Interię i jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych innych spółek. No te główne to właśnie Interia czy Plus. Także szeroka gama aktywności, internet, mobilne połączenia, no i oczywiście telewizja. Ja jeszcze pamiętam te słynne paszporty Polsatu, także spółka od dawna w Polsce funkcjonuje. No i tak naprawdę, żeby zrozumieć, co ta spółka robi, to należy spojrzeć nie na stronę, tylko do sprawozdania finansowego. I to, co tutaj widzicie, to jest właśnie lista, nie wiem, to jest chyba z 5 stron, czy lepiej, wymienione wszystkie spółki, córki powiedzmy, czy spółki, które, w których Grupa Polsat ma swoje udziały. No i tu można zobaczyć nowe rzeczy, które sobie dokupili, bo ich w poprzednim roku nie było. No i też takie, które sprzedali. Oni tutaj niektórych się pozbywają. Czyli jest to taka spółka też właśnie holdingowa, która ma udziały w różnych firmach. No i jedną z nich jest na przykład Asseco. No i tutaj właśnie zauważyłem, czy oni powiedzieli w tym sprawozdaniu, że pozbyli się sporej ilości udziałów tej spółki Asseco Polska. No i całkiem sporo gotówki z tego mają. Nie pozbyli się wszystkiego, ale chyba połowę czy ponad połowę tego, co mieli. Także no, w przypadku takich dużych molochów, których naprawdę sama struktura jest bardzo skomplikowana, często może być dość skomplikowane, żeby tak naprawdę dojść, na czym ta spółka zarabia. I jedną z takich podpowiedzi może być prezentacja. Ja nie będę przez tą całą prezentację przechodził. Tutaj mamy z trzeciego kwartału poprzedniego roku cały film, około 45 minut, plus tam jeszcze Q&A. Zarząd przedstawia wszystko to, co najważniejsze, także przede wszystkim zapraszam, czy zachęcam do tego, żeby tego typu filmiki sobie pooglądać. Oczywiście trzeba brać to nieco z przymrużeniem oka, ponieważ wiadomo, że tego typu prezentacje robione są z takim celem, żeby przedstawić spółkę jak najlepiej, w jak najlepszym świetle, ale żeby nabrać poglądu, ja sobie ten film obejrzałem, także jedną właśnie z istotnych rzeczy, które ja wyłapałem tutaj, no to na przykład byłem zaskoczony, że mają fabrykę autobusów i generalnie istotna sprawa, że rozwija się i mają całkiem no, zaawansowane plany, żeby naprawdę mocno rozwijać energetykę odnawialną. No i jest tam kilka szczegółów, mają tutaj właśnie bardzo fajnie pokazane inwestycje różne, które już teraz działają, które będą niedługo działać, co w ogóle robią, tak, mają w zasadzie biomasę, solary i wiatraki, plus jeszcze jakieś tam
w Rybniku inwestycje. No i do tego właśnie tutaj pokazują fabrykę autobusów plus produkcję i przewóz tego wodoru. No także ten wodór też istnieje i pokazują później też, że zaczynają na tym pomału zarabiać, ale do tego dojdziemy. No i tutaj też są różne predykcje, powiedzmy, jakie będą mieli potencjalne z tego przychody, czy po prostu produkcję, i która będzie się przekładała na zyski właśnie z tych inwestycji, które teraz robią, zdaje się od 2021 roku, właśnie kiedy ta spółka miała te szczyty swoje, ogłosiła tą strategię, no i od tamtej pory zdaje się, że ta spółka straciła 70% wartości, no właśnie, no ciężko powiedzieć, ale wygląda na to, że inwestorom cała ta strategia nie do końca się podoba. No i no co, być może jest to jakaś okazja inwestycyjna, być może tak naprawdę nie powinni aż tak tracić na wycenie. No i tutaj możemy sobie popatrzeć właśnie na wycenę tej spółki. Od 2014 roku mniej więcej spółka w zasadzie podwoiła swoją wartość. Mamy tutaj ponad 100% zysku i tam zdaje się w 2014 roku połączyli się z plusem. No i teraz od tych szczytów właśnie minus te 70%, bardzo, bardzo gwałtownie wycena spółki spadła, odkąd poogłaszali te nowe strategie, co może właśnie świadczyć o tym, że nie podoba się to inwestorom, jak ta spółka będzie w przyszłości się rozwijać, jak będą się kształtować zyski i przepływy finansowe. No i teraz moje ulubione, czyli sprawozdania finansowe, oczywiście na platformie TIGR. Tutaj jeszcze nie mamy za cały 23 rok raportów, także mamy informacje do poprzedniego kwartału. No i tutaj to jest pokazane jakby w formie tych ostatnich 12 miesięcy, ale myślę, że jest to wystarczająco dobre na dzisiaj, a jak będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzu. Zrobię jakiś kolejny film, może po wynikach z pierwszego kwartału 2024 roku, bo coś czuję, że one będą niedługo po sobie, pewnie miesiąc czy półtora miesiąca, jedne po drugich. No i na co tutaj należy zwrócić uwagę, to tak jak zawsze powtarzam, do znudzenia, trzeba inwestować, Warren Buffett zawsze powtarza, żeby inwestować w spółki, które nie dość, że mają w długim czasie przewidywalny wzrost przychodów, to jeszcze wzrost zysków. Co jest ważne? Margines, czyli marża brutto, to co tutaj mamy przedstawione, gross margin. No i tutaj tak jak spółka zyskuje, bardzo ładnie w ciągu wielu lat pomnaża te przychody, no to już nie jest tak kolorowo, jeżeli chodzi o zyskowność. No i tutaj mieliśmy do 40%, no i teraz bardzo gwałtownie następuje erozja tych marży. No i widzimy, że jest to spowodowane właśnie tą pozycją cost of goods sold. No i tutaj też wiąże się to ze różnymi zmianami. Tutaj ten 14 rok widać pomiędzy 13 a 15, praktycznie czterokrotnie czy no ponad trzykrotnie wzrosły te koszty. No i widać też, że wzrosły zyski podobnie. Także tutaj jest to efekt właśnie przejęcia tego plusa. No i od tamtej pory, jak widać, są, no, utrzymywało się to, a potem spadało do tego, co mamy dzisiaj, około 10%. No i tak samo, ten sam trend, powiedzmy, widać na zyskowności netto. No i tutaj zyskowność netto jest, powiedzmy, w tym konkretnym przypadku zaafektowana przez dużo różnych czynników, no między innymi właśnie sprzedaż różnych no, tych firm czy inwestycji.
tutaj widać, że w 2021 roku 3,5 miliarda ponad, dlatego taki pik w zyskowności netto. No tylko czy to ma taką duże znaczenie dla nas, ta zyskowność netto, no to ja bym się kłócił, niekoniecznie. To tak jakby można powiedzieć, że jeżeli firma produkująca lemoniadę nagle zacznie sprzedawać stoiska z lemoniadą, no to czy to jest dobre dla firmy? No ma jakąś gotówkę, ale co z tego? Ważne, co z tą gotówką zrobi, no bo sprzedając swoje zasoby, no niestety, ale możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że zmniejszą się nasze przychody. No i tutaj wygląda na to, że mieliśmy z czymś takim właśnie do czynienia. Trzeba by dokładnie spojrzeć, co to konkretnie było. Nie przyglądałem się, no było to już powiedzmy parę lat temu, w związku z czym dość dawno. No i był to taki jednorazowy przypadek, ale od tamtej pory, tak jak wspominałem, właśnie sprzedają też różne firmy, zmienia się ten układ, powiedzmy, grupy kapitałowej, kupują, sprzedają różne rzeczy, także no, gdybyście chcieli inwestować, jest to jedna z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, że no po prostu te wyniki netto nie są do końca tak miarodajne i są, no mówię, zaafektowane przez wiele różnych czynników. No i teraz popatrzmy sobie na księgę. No i tutaj w bilansie można sobie zobaczyć pierwsze, co właśnie fajnie od góry. Ja dlatego lubię ten trik, bo ma sens, jak oni tutaj sortują te dane. No i mamy gotóweczkę. Ta gotówka plus jakieś krótkoterminowe inwestycje. Jak widać, teraz mają dość rekordową kasę. Jest to ponad 4 miliardy złotych w gotówce. No tylko czy to ma duże znaczenie, to zaraz zobaczycie. Mamy też, widać, że bardzo mocno zwiększyli zapasy. No jest to kilkukrotność, 4 czy 5 razy tego, co było kilka lat temu. Także to wskazuje, że w pewnym momencie mogą to sprzedawać. Tak jak mówię, to najprawdopodobniej nie są ryby, w związku z czym to jest gotówka, którą w przyszłości będzie można uzyskać ze sprzedaży tych zapasów. Co dalej? Goodwill. No to jest właśnie taka, powiedzmy, ciekawostka i zdaje się, że widziałem gdzieś w raporcie, że tego Goodwill mają 11 miliardów, plus mają dodatkowo tego Other Intangible, czyli inne nienamacalne części księgi. No i tutaj widzicie, że to jest, no może nie cała, ale prawie połowa całej wartości tych zasobów, także no jest to nie bagatelna. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Jest to, musicie wiedzieć, coś takiego, co nie odzyskamy w razie likwidacji. Także nie wiem, czy tutaj można powiedzieć, że Polsatowi grozi bankructwo, ale jest to spory problem w razie właśnie likwidacji, no bo to po prostu są rzeczy, tak jak tutaj w tej sumie, z tego co tam widziałem, zawarte jest na przykład marka, 2 miliardy na markę pewnie Polsatu. Także no mówię, żeby to zrozumieć, trzeba naprawdę przestudiować sprawozdania finansowe bardzo dokładnie. Ja tylko zaznaczam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo znaczące tutaj. Co więcej, no mają tego długu. Długu mają bardzo dużo, 12 miliardów, czyli co z tego, że mają 4 miliardy w gotówce, skoro cała ta gotówka to jest 1/3 tylko ich długów. No i tutaj właśnie to, co zazwyczaj pokazuje, to są długi całkowite i długi netto, czyli całkowity dług 16 miliardów i 11 po odjęciu gotówki. No także tutaj pokazują tangible book value, czyli to namacalne, takie prawdziwa wartość księgowa jest na minusie. No i to właśnie z tego powodu, że taka duża jest wartość tych goodwill i intangible. Także goodwill powstaje przy przejmowaniu innych spółek przede wszystkim. Jeżeli kupujemy spółkę, która i płacimy za nią więcej niż wartość księgowa. No także przede wszystkim dla mnie najważniejsza informacja stąd, że
mają duże długi i to też się odbija na zyskowności, ponieważ szczególnie teraz mają bardzo, bardzo znaczące wydatki na utrzymanie tego długu. No i tutaj ten dług też może warto wspomnieć, jest pożyczki bankowe i jest jakaś tam kwota w obligacjach korporacyjnych. Co jeszcze tutaj zaznaczyłem, warto spojrzeć, mają coś takiego jak treasury stock. Treasury stock to jest właśnie efekt taki, kiedy firma odkupuje swoje własne akcje. No i tutaj widać, że to powstało w 2021 roku, czyli zdaje się na górce, co niezbyt dobrze, powiedzmy, świadczy o zarządzie, jeżeli na samej górce kupował. No to ciężko mi to jest powiedzieć, czy to faktycznie było w szczycie szczytów, ale bardzo, bardzo możliwe. Ale tutaj odkupili te akcje, ale ich nie umorzyli. I w takiej sytuacji właśnie mamy tą pozycję treasury stock. To oznacza, że mogą te akcje z powrotem uwolnić na rynek. I to spowoduje na pewno solidny przypływ gotówki, jeżeli będą te akcje kupowane po jakiejś przyzwoitej cenie. Teraz popatrzmy sobie na przepływy finansowe. Ja zawsze lubię patrzeć na przepływy finansowe, ponieważ tutaj widzimy tak naprawdę, jak firma stoi, jeżeli chodzi o gotówkę, jaką gotówkę generuje po prostu ze swojej działalności. I tutaj mamy zupełnie inny obraz, niż jeżeli patrzymy na zyskowność netto. I tutaj ta zyskowność właśnie jest na samej górze. I ona pokazuje właśnie tak naprawdę tą różnicę, czy firma jest w kłopotach, jeżeli ta zyskowność netto jest taka niska w porównaniu do historycznie, czy tak naprawdę nic złego się nie dzieje. No jeżeli patrzymy na przepływy gotówkowe, no to tragedii nie ma. No w porównaniu do tych 300 milionów, tutaj mamy 2 miliardy przepływów gotówkowych. No i czym to jest spowodowane? Przede wszystkim na zyskowność netto wpływa amortyzacja. Amortyzacja to jest utrata wartości istniejących budynków czy tego typu innych zasobów. No i tutaj mamy bardzo dużą ilość. Tutaj też mają amortyzację tego goodwill, która tak naprawdę nie jest po prostu już wydatkiem kasowym, za który płacimy teraz, to jest coś, co zapłacone było wcześniej i tylko wpływa na tą zyskowność netto na papierze. Trzeba pamiętać, że szczególnie jeżeli mówimy o budynkach, czy innych jakichś tam maszynach, tak dalej, nie można tego całkiem bagatelizować, tej amortyzacji, bo jeżeli jest to zrobione prawidłowo, to może się okazać, że po prostu za ileś lat trzeba będzie kupić nową machinę za Bóg wie jakie miliardy, no i wtedy tego typu właśnie rozliczanie ma jak najbardziej sens. Jeżeli popatrzymy sobie dalej, mamy coś takiego jak właśnie wolne przepływy finansowe, czyli wolne przepływy finansowe to jest gotówka, którą generują z działalności, minus wydatki kapitałowe, czyli tutaj mamy capital expenditure. No i tutaj właśnie widzimy, ile oni wydają i CAPEX można podzielić na dwie rzeczy. Jedna to jest inwestycje w nowy rozwój, a druga część to są inwestycje na utrzymanie właśnie obecnej działalności, czyli właśnie rzeczy typu nowe maszyny, nowa infrastruktura, która po prostu co jakiś czas się zużywa. No ale w tym wypadku tutaj właśnie bardzo dużo tych CAPEXów mają z uwagi na rozwój tej zielonej energetyki. Także tutaj widać, że dużo inwestują i teoretycznie jakieś benefity z tego będą. Już powiedzmy w 2026 roku będą mieli naprawdę sporo, tak jak pokazane było na prezentacji, sporą w porównaniu do dzisiejszych przychodów, spore zwiększenie będzie na kilkukrotne, jeżeli chodzi o przychody i EBITę tam pokazywanie. Także jest to jakaś tam strategia pięcioletnia, którą ogłosili w tym 2021 roku i tego się trzymają. No i tak jak zawsze powtarzam, tutaj fajnie jest to w tej platformie Ticker pokazane, bo można sobie sprawdzić, na czym tak naprawdę polegają te przepływy finansowe, co tutaj się dzieje. Pokazują też
z działalności finansowej, tak, z inwestycji. Co się tutaj dzieje? Czyli poza capexem mamy też różne inne. No i tutaj właśnie sprzedaż, różne jakieś zasoby do tej pory sprzedawali, ale oprócz tego kupowali. Także w koniec końców po prostu sprowadza się do tego, że zmieniają strukturę tych swoich inwestycji, ten holding, powiedzmy, oni dywersyfikują się, czasami można się kłócić, czy to dobrze, czy źle, że firma odchodzi tak daleko od podstawowej działalności, bo oni tam mają właśnie, mówię, te autobusy, fabrykę, mają jakieś deweloperkę, no jest sporo różnych rzeczy, też to pokazują w prezentacji. No ale no nie jest jakby, czasami można, to chyba Charlie Munger mówił, że nie jest dywersyfikacja, tylko diversification, on chyba mówił, czyli pogarszanie, tak? Generalnie, no często bywa tak, że jak się firma skupia na swojej podstawowej działalności, to jest zyskowna i mamy sporo takich przypadków. Różne firmy próbowały różnych innych, powiedzmy, rzeczy, i to nawet giganci typu Microsoft próbowali jakieś tam nowej ścieżki i zazwyczaj, czy często, po prostu kończyło się to tragedią i trzeba było te plany porzucić. Też Coca-Cola miała tego typu epizody. No także trzeba mieć to na uwadze. Jest to dywersyfikacja albo diversyfikacja. Co jeszcze tutaj widzimy? No to właśnie te długi. Jak to wygląda? Co roku nowe wydają i spłacają, tak? Czyli najprawdopodobniej po prostu rolują ten dług, refinansują, no ale teraz w otoczeniu właśnie wysokich stóp procentowych zaczyna się to robić problemem, bo tutaj widać w sprawozdaniu finansowym zyski i straty, widać też interest expense. No i tutaj widzimy, że tak jak to było kiedyś, powiedzmy, że pomijalne, no to teraz mają tutaj, proszę bardzo, ostatnie 12 miesięcy 1,123 mld. Także no naprawdę grube wydatki właśnie tylko na to, żeby utrzymywać ten dług. I zobaczcie, jak bardzo to się zmieniło w przeciągu, powiedzmy, właśnie tych niespełna 3 lat. Czterokrotnie niemalże więcej muszą płacić za utrzymanie tego długu, a jak spojrzymy, w tym czasie ten dług wcale tak bardzo się nie zwiększył, no bo było 11 miliardów, teraz mają 16. No i popatrzmy sobie teraz, jak te przychody przekładają się na DCF. Tutaj to, co widzicie, to jest właśnie DCF oparty na wolnych przepływach finansowych. To, co tutaj mamy, to są z 3 kwartałów przepływy finansowe. I jeżeli weźmiemy je pod uwagę, tutaj z 4 kwartału, nie wiem, co tam wpisać, wpisałem 100 i to by nam dawało 800 milionów wolnych przepływów. No i załóżmy, że w przyszłym roku będzie bardzo podobnie i potem w zasadzie nie będzie żadnego wzrostu. Czyli jest to w zasadzie bardzo konserwatywne, szczególnie jeżeli sobie spojrzymy na wyniki z poprzednich lat, no to te przepływy finansowe były naprawdę 2, 3, 4 razy większe niż to. No ale można powiedzieć, że na tyle teraz rynek wycenia tą spółkę. Czyli jeżeli uważacie, że przepływy finansowe, gotówki, ta spółka będzie generować więcej niż, powiedzmy, te średnio 200 milionów na kwartał, no to wtedy, przyjmując takie założenie, że cena do zysku przy sprzedaży za 10 lat będzie około 10, no to właśnie dzisiaj ta spółka byłaby warta tą cenę, za którą można ją kupić, czyli 10 zł 50 groszy mniej więcej. Nie mamy tutaj za dużo, powiedzmy, tego marginesu, czy tam, jak to się mówi, tak, margines bezpieczeństwa. W związku z czym, no, czy to jest jakaś super okazja, to nie wiadomo. No tutaj można by się pobawić, zobaczyć, co by było, gdyby można przyjąć tą cenę do zysku
nieco większą, no ale trzeba pamiętać, że jak spółka nie będzie rosła, no to faktycznie może będzie i mniejsza ta cena do zysku. Także tutaj ma spory wpływ, wiadomo, ten cały DCF to jest tylko narzędzie, które może nam dać mniej więcej jakiś tam pogląd. Nie jest to wyrocznia, chyba że bylibyśmy w takiej sytuacji, że wiemy, że spółka będzie wypłacać jakąś dywidendę ustaloną. Tak jest na przykład właśnie w przypadku obligacji. W obligacje można sobie policzyć idealnie, ile są dzisiaj warte, bazując na tym, jaką stopę zwrotu chcemy uzyskać, ponieważ z obligacji wiemy, ile tej gotówki będzie. A w przypadku firm, no to tylko w zasadzie dywidenda może być taką namacalną formą zwrotu i na koniec sprzedanie tych akcji. Także jeżeli tej dywidendy nie ma, no to musimy liczyć na to, że właśnie rynek, powiedzmy, będzie wyceniał tę spółkę w jakiś tam konkretny sposób, że ludzie będą skłonni ileś tam za tę firmę płacić, pomimo tego, że tak naprawdę gotówki do ręki inwestorom ta spółka nie będzie przekazywać. No i mówię, tutaj jest to bardzo wszystko umowne, także bierzcie to wszystko, powiedzmy, z przymrużeniem oka. Nie można zbyt dużo wagi do tego przykładać. Także to też Buffett i Munger często mówią, że te DCF-y no, powinny być niepotrzebne tak naprawdę, ponieważ jeżeli wiemy, ile kosztuje spółka i jeżeli jest faktycznie tania, to powinno być to oczywiste. No tak jak dają przykład, że nie musimy mieć wagi, żeby zobaczyć, że osoba, która koło nas stoi, jest otyła, czy bardzo otyła. Także, no mówię, jeżeli uważacie, że będą zarabiać więcej, wtedy no, można rozważyć, żeby taką spółkę po tej cenie dokupić. No i tak jak mówiłem na początku, pokazuję tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o właśnie kupowanie przez insiderów. Insiderzy tutaj zawsze muszą się spowiadać z tego, że kupują, czy sami członkowie zarządu, czy rady nadzorczej, albo ludzie z nimi związani, czy to rodzina, czy w jakiś inny sposób. No i tutaj mamy właśnie taki raport z poprzedniego kwartału. Proszę bardzo. Ktoś zakupił sobie po cenie 11, czyli więcej niż dzisiaj, sporo więcej, 21 tysięcy akcji. No także lekko 250 tysięcy złotych i tu mamy kolejny, ten sam człowiek znowu dokupił i właśnie 250 tysięcy kolejne po takiej cenie już właśnie zbliżonej do obecnej ktoś sobie dokupił. No także to też te wszystkie zagrywki insiderów no trzeba brać również z przymrużeniem oka, trzeba na to brać poprawkę, że oni równie dobrze mogą w każdej chwili te akcje sprzedać, ale jeżeli chodzi o zakupy, no to właśnie nie ma zazwyczaj, szczególnie jeżeli są duże kwoty, nie ma zazwyczaj dużej ilości powodów. Jedyny powód, który no, stoi za tym, żeby kupić dużą ilość akcji, to jest taki powód, żeby zarobić na tych akcjach. Jeżeli sprzedają, no to wiadomo, mogą być różne przyczyny, różne wydatki, także tutaj można bardzo spekulować, ale dużo większe prawdopodobieństwo jest takie, że jak kupują, to kupują po to, żeby tych pieniędzy w błoto nie wyrzucić. Także tutaj o, macie przykład, ktoś z otoczenia insiderów no całkiem sporo pieniędzy zainwestował w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Także no, jest to kolejny, powiedzmy, kolejna informacja, którą można wziąć pod uwagę przy decyzji, przy własnej decyzji inwestycyjnej. Także podsumowując, ja na razie tej spółki chyba nie dodam do portfela, ale z pewnością dodam tą spółkę do obserwowanych. Jest dość ciekawa sytuacja właśnie, kiedy spółka traci aż 70% na wartości, a tak naprawdę bardzo jakiejś okropnej tragedii w wynikach nie widać. No i wtedy właśnie
można rozważyć, czy przypadkiem nie jest to dobra okazja, żeby w spółkę zainwestować. Także ja na pewno zanim bym zainwestował, spędzę więcej czasu, zacznę czytać więcej raportów, zobaczymy, co się będzie działo po właśnie całym 2023 roku i co będzie w raporcie za pierwszy kwartał 2024. Także ja się, powiedzmy, nie śpieszę, wrzucę ją do koszyka obserwowanych i będę trzymał rękę na pulsie. Czasami robię tak, że w takich przypadkach zainwestuję jakąś bardzo małą kwotę tylko po to, żeby nie zapomnieć, bo jak już mam jakąś spółkę w portfelu, nawet za jakieś tam śmieszne pieniądze, no to zawsze mi tam gdzieś wyskakuje, jeżeli chodzi o duże zmiany w cenie, albo po prostu pamiętam, żeby się przyglądać. W tym wypadku raczej tak nie będę robił. Myślę, że po prostu poczekam i uważnie będę się przyglądał przez najbliższe 2-3 miesiące właśnie na poczekam na te kolejne raporty. No ale tak czy siak jest to bardzo ciekawa sytuacja, spółka dość ciekawa i na pewno warto na nią zwrócić uwagę. Także dzięki jeszcze raz, Paweł, za tą sugestię. No i dzięki za oglądanie. Wszyscy, którzy dotarli do tego momentu, na pewno nie jest to większość ludzi, którzy włączą ten film, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do zostawiania komentarzy. Tak jak mówię, staram się na wszystkie odpowiadać wedle mojej najlepszej wiedzy. Kiedy macie jakieś pytania czy właśnie sugestie co do kolejnych filmów, zawsze mi to sprawia przyjemność, że ktoś w ogóle jakoś tam się angażuje i stara się rozpocząć rozmowę. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.